Marek Jargiło. Prowadzę taką malutką rodzinną pracownię szkła, gdzie tworzymy takimi bardzo starymi technikami formy szklane. Te techniki zostały wynalezione gdzieś około roku 40 naszej ery, więc blisko 2000 lat temu. Samo szkło było wytapiane już ponad 5000 lat temu i kolebką szkła jest Bliski Wschód. Obecne tereny Syrii, Iraku, Iranu i stamtąd szkło przybywało na nasze tereny już 1700 lat przed naszą erą. Przybywały tutaj dzięki karawanom kupieckim po coś bardzo cennego, co można tylko nad naszym morzem znaleźć, mianowicie po bursztyn. Oczywiście były to wyjazdy nie tylko po bursztyn, ale również po inne składniki, jednak bursztyn był jednym z najcenniejszych zdobyczy. Nasi rzemieślnicy w ówczesnym czasie nie potrafili wytapiać szkła, choć już potrafili wyrabiać z tego szkła jakieś proste szklane wyroby. Szkło tworzymy z zestawu szklarskiego, tak zwanego, w którym w składzie jest oczywiście piasek kwarcowy, ale potrzebujemy do tego jeszcze sodę, potaż, wapno i te składniki zasypujemy do pieca, a następnie wytapiamy w temperaturze 1200 stopni. I wówczas powstaje nam szkło. Na samym początku tworzymy tak zwaną bańkę, która posłuży nam do nabrania większej porcji szkła, a zarazem ułatwia nam kształtowanie. Od tej bańki jest wszystko uzależnione. Ona musi być wydmuchana idealnie. Ścianki muszą być równe. Jeżeli będą z jednej strony grubsza, a z drugiej będzie cieńsza, to forma, którą będziemy kształtować, nie będzie nam wychodziła tak, jakby my byśmy chcieli, tylko będzie wychodziła tak, jak będzie chciała. To znaczy nie to, co będzie zamierzone. Na tą bańkę nabieramy porcję szkła. I następnie kształtujemy kształtownikiem, który jest wykonany z drzewa gruszkowego. Drzewo gruszkowe najlepiej się nadaje właśnie na narzędzia przy formowaniu szkła. W dużych hutach używają drzewa bukowego, ale oni potrzebują dużo drzewa, a niestety nie ma lasów gruszkowych. I poprzez rozdmuchiwanie, wyciąganie, przyklepywanie nadajemy odpowiedni kształt. Tak jak wspomniałem wcześniej, wykonuję to wszystko techniką bardzo starą, sprzed prawie 2000 lat. I nie używam tutaj żadnych form. Dlatego też każde ze szkieł, każda ze szklanic czy mis, która powstanie, nie jest identyczna. Mogą być bardzo podobne do siebie, ale nigdy nie są identyczne.
Obecnie w hucie, w masowej produkcji, takie szkło jest obcinane palnikiem gazowym albo piłami diamentowymi na zimno. W dawnych czasach nie mieli palników ani nie mieli pił diamentowych, więc przyklejali się do dna szklanki, kielicha lub innej formy, która była kształtowana, i wsuwając tą górną część do pieca, nagrzewamy ją, gdy zrobi się miękka, będzie możliwość tego poszerzenia i zrobienia po prostu szklanki, większego otworu. Teraz to szkło zrobiło się miękkie, wsuwając szczypce, rozszerzamy to i powstaje nam właśnie taka szklanica z pierwszego, drugiego wieku. Oczywiście na gorąco możemy to sobie, możemy ją jeszcze sobie przerobić. Podgrzewamy powtórnie. I tworzymy na przykład wazonik. Oczywiście na gorąco tutaj jeszcze możemy ten wazonik jeszcze inaczej udekorować. Cały czas musimy to szkło podgrzewać, by temperatura nie spadła w jakimkolwiek miejscu tego szkła poniżej 500 stopni, dlatego że jeżeli spadnie poniżej, to to szkło nam pęknie i rozpadnie się. Teraz, by wystudzić taki wazonik, nie możemy go odłożyć tutaj i poczekać chwilę, żeby nam się wystudził, tylko bo dlatego, że on nam za chwilę po prostu rozpadnie się na kawałki. Tak jak szklanka wyjęta z lodówki i zalana gorącą wodą, pęka nam, tak tutaj w odwrotnej sytuacji przy studzeniu następują te same, to samo działanie. Po prostu szybkie studzenie powoduje naprężenia i to się rozpadnie. Teraz, by zachować taki wazonik, szklankę czy kieliszek, czy cokolwiek innego, nie możemy dopuścić, aby w szkle spadła temperatura poniżej 500 stopni. Dlatego takie szkło wędruje od razu po wykonaniu do odprężarki, której, to jest taki drugi, inny piec, w której mamy ustawioną temperaturę 500 stopni i tam zatrzymujemy ten spadek, a następnie później powolutku przez kilkanaście godzin wystudzamy. Tutaj w tej chwili to szkło już jest bardzo zimne i ono już jest nie do uratowania i zaraz pęknie. Już rozpadło się. Widać było. Było to spowodowane tym, że ta temperatura tego wazonika spadła poniżej 500 stopni i to szkło było już dosyć zimne, a więc powstały te naprężenia szkodliwe dla szkła. Chciałbym tutaj powiedzieć o szkłach, które były na samym początku, więc pierwsze szkła do roku setnego były bardzo nieprzezroczyste, bardziej przypominały ceramikę. Było to szkło bardzo tak zwane spęcherzone, dużo miało bąbelków powietrza w sobie, przez to było również nieprzezroczyste. Dopiero gdzieś około roku setnego wytopiono czyste szkło przezroczyste. Ono jeszcze miało w sobie pęcherzyki, ale już przez niego można było coś zobaczyć, jaki płyn, jaki kolor ma, więc to było od roku setnego, bo wówczas uzyskano właściwe temperatury do uwolnienia właśnie szkła z pęcherzyków powietrza. Tutaj mamy takie repliki i jesteśmy pracownią, która jest chyba jest jedyną w Polsce, która wykonuje szkło dla rekonstruktorów. I tutaj robimy na przykład takie szklanice z tak zwanej miejscowości Birka w Szwecji, gdzie znaleziono taką szklanicę i od tej nazwy miejscowości nazywają potocznie tą szklankę właśnie Birką. W takiej szklanicy właśnie wikingowie pijali trunki zacne. Tutaj mamy szkło znalezione w Masłomęczu, replikę szklanicy
z Masłomęcza, gdzieś datowaną na III-IV wiek. Tutaj również mamy szklanicę Wikingów. Też taka była bardzo modna i używana tam u nich ten kształt i to wzornictwo szklanic. Tą wcześniej, którą miałem, to właśnie jest taka rzymska, jedna z pierwszy, drugi wiek naszej ery. A tutaj mamy szklanicę średniowieczną. To była akurat robiona do filmu Korony Królów. Właśnie tam można zobaczyć nasze szkła, które wykonywaliśmy. I takim elementem, który pokazuje średniowiecze, są te guzy. Wtedy było bardzo modne szkło z guzami, a zarazem było bardzo praktyczne, bo wtedy, z tego co mi wiadomo, jedzono rękami, więc te palce były tłuste od jakichś mięsa i tak dalej, więc szkło, jak wiadomo, jest bardzo ciężko trzymać, a dzięki tym guzom poprawiał się chwyt i to szkło nie uciekało z rąk. Jak już wspomniałem, przez to, że wykonujemy repliki szkieł dla różnych epok, dlatego też wykonujemy te szkła, robiliśmy dla muzeum, robimy dla rekonstruktorów z Polski, z zagranicy, otrzymujemy jakieś zdjęcia ze znalezisk i według tych znalezisk są odpowiednie szklanki robione, bo rekonstruktorzy bardzo cenią sobie, żeby było oparte na jakimś wzorze dany, na jakimś znalezisku dany wzór, który wykonujemy dla niego. I to jest do każdej epoki oczywiście, jest inne wzornictwo, inne kształty. No tu na stole między innymi mamy właśnie różnego rodzaju, większość mamy tutaj rzymskiego szkła, to znaczy zapanowania rzymskiego. To są właśnie takie szklanice, te misy z takimi wzorami. Tutaj jakieś miseczki, pierwsze miseczki, takie, które powstawały właśnie w tamtym czasie. Również takie pucharki. Tutaj mamy jakąś mniejszą, oczywiście wikingowską szklanicę. Tutaj też jest replika z Masłomęcza. Z Masłomęcz to jest koło Chrubieszowa za Zamościem. Tam właśnie w grobowcu znaleziono takie szklanice. Tutaj też takie miseczki mamy rzymskie. Moja pracownia znajduje się w miejscowości Wronów, to jest gmina Bełżyce, okolice Nałęczowa, Kazimierza Dolnego. Można mnie spotkać na różnych imprezach historycznych typu Grunwald, Masłomęcz, Dymarki. Tutaj też są średniowieczne, właśnie typowe z guzami i takie bardzo, bardzo długie, gdzie było bardzo dużo guzów. Zaznaczę tylko, że to szkło było bardzo drogie w ówczesnym czasie i mogli sobie pozwolić na nie jedynie bardzo bogaci ludzie. Jak opisuje Sienkiewicz w swojej trylogii W ogniem i mieczem, gdy Zagłoba rzucił kielichem o ziemię, po chwili oprzytomniał i mówi: o, poszło dwie wioski. Więc można sobie wyobrazić, kto mógł sobie pozwolić na picie ze szklanic, w ogóle mieć jakieś szkło 300 lat temu, a co powiemy o 2000 lat temu.